Dobra, moi drodzy, drugi skill test, też od SIB. Chyba parkour. Ale, znaczy to jest parkour, skill test, oni tak nazywam inaczej troszeczkę chyba. Ale widać, że to nie jest takie łatwe. Teraz będzie żaba. Teraz będziemy żabą jeździć. Mam nadzieję, żaba. Że będziemy mogli podskakiwać. Bo to żaba jednak. Nie, ale będziesz mógł kumać. Nawet, jak zakumam, to będzie dobrze. Zakumam. Dobra, jest i nasza i fura. Fajnie wygląda, ja. No taki switaśny, ale ogólnie on też, jego kółka nie skręcają. Aha. I to jest ciekawe, nie? Bo on jeździ jak czołg. A on jest drogi ogólnie do kupienia? Dość drogi. Znaczy, okej. Okay. Kurczę, nie wiem czy... powiedzmy, powyżej że drogi. 2 milionów? Chyba tak. Okej, okay, no to tak nie opłaca się go kupować. Dobra, więc teraz zobaczcie Czupi sobie, złotki. Jak pojedziecie w bok, jak to wygląda. Nie można jechać w bok, normalnie on sobie ten aha, on się ślizga. On zmienia jedź po prostu, pan on tam. Zmienia napęd. Jadę pani tam. Z drogi śledzie, Paweł Koteł jedzie. No nie mogę, możesz mi to najwyżej kupić. Jestem pierwszy. Jeszcze przez chwilę. A piersi będą ostatnimi, tak. A ostatni piersimi. No co jest? No gdzie wy jedziecie? No co ty mi robisz? Popchnąłeś mnie, Paweł. No nie ja ci pchnąłem. Pchnąłeś mnie. No ja jechałem pierwszy. Co jest? Aha, poczekaj chwilę. No nie pchaj się, typie! No prze... No dobra, jedźcie pierwszy, no jedź. Nie, bo to trzeba skoczyć, synek. No właśnie. Znaczy... No wnuśko, trzeba skoczyć, bardzo dobrze. Proszę jak się przesunąć, tam... posuńcie się tu stąd. Jak wy tak skoczy? Co... Bo to żaba jest. Skacze? No to jest żaba, ona tak hop, hop, hop. Tak samo od siebie? Tak, dobra, okay, czekaj, cofnij miejsce, czekaj. Dobra. Proszę się ruszać. Myślałem, że trzeba większy rozpęd wziąć. Dobra, dobra. Tak, ja się przesunę, tak żebyś miał tutaj... Dobra, udało się. Dobra, tu jest punkt, mamy. Dobra. Ja cię kręcę. Jaki punkt mamy? O, bez jaj. A nie, dobra, to jest w miarę grube. Myślałem, że to będzie takie cienkie, jak kiedyś to zrobił. Bo SIB czasami robi takie po prostu rarytas... No to trzeba... Ktoś tam się zatrzymał. No zostaw jeszcze mnie! Tam. Czego tam stoisz? Nie stój tam! Z drogi! Fru, fru, fru! No i zestresowałeś mnie teraz. A Ren mnie tak pchnął, że po prostu też się wyrąbałem. Też się zestresowałeś, rozumiem. Dobra, jedź Ren! Właśnie po to inaczej skręca, nie? I to jest, trzeba się przyzwyczaić do tego. No, trzeba zakumać, ale pod tym... Byłam, ale... Dobra, teraz za daleko, bo to zupełnie inaczej skręca. Tu nie masz tak, że po prostu klikasz sobie lewo i jedziesz w lewo, nie? Jakoś inaczej się robi. Ja! No, błączka robi. Nie, no trzeci się nie dostałem, mogłem się zatrzymać. A nie jak ta paruwa. Bez zatrzymywania się. No byłam tam. A, tu nie mogę spalić kapcie nawet. Okej. Super. Już wolę skill testy w Fortnite nagrywać. No w sumie się zgadzam, tam są prostsze. No i co z tego, że wyląduje 90% auta jest na dobra. Tym, ale dwa kółka spadną i ja spadam, bo tak to trzeba. W komentarzach piszcie GG oczywiście. 3G. GG? GG Paweł, GG Joszelka, GG Ren? A teraz to już nie wiem co. Na różowym już byłam. No ja też byłem tam na czerwonym i spadłem dość tak. Aczkolwiek. Nie ma jak na ufiku jeździć. Się trzeba trochę rozpędzić, ale trochę nie za bardzo. Nie! Dobra, udało się. Ale było blisko, że byłoby babol. Dobra. Przejedź! O dobra, na drugą stronę. Byle jak. Nie! No nie, no za bardzo skręciłam. Ja! Było dobrze. O, dobra. Ostatni został. Nie wydaje 3 mi, lata. Wydaje mi się, że ten pierwszy skill test mi wystarczy. Wydaje mi się, że zaraz mi też będzie wystarczyć. Dobra. Ale czekajcie, tu utknęliście tam w tamtym miejscu dalej? Tak. Tam ten? Tak, bo muszę się teraz dokręcić. Dobra. Sobie śmigam dalej. Dobra. Ogólnie czasami momenty są takie, że po prostu ten samochód jedzie bokiem, nie? Dawaj. Jestem! Tylko teraz nie spaść. Aha. Auto mi nie chciało skręcić. Co jest? Dobra, żaba, udało ci się.
Ja przeskoczyłem jak zawsze. Dobra. Chyba mi się nie będzie chciało tego nagrywać. Chyba to wiesz. Dobra. Myślałem, że tu jest jakaś przepaść. No i oczywiście, gdy przyspieszam, to ono zwalnia pod górkę. No. On ma trochę mniej punktów, ten skill test, mniej pozytywnych ocen. Nie wiem czemu. Więc można było się domyślić, że będzie trochę trudniejszy. Powiem ci tak. Ja pozytywnej też nie zostawię. Dlaczego? Bo nie zrobiłeś? No właśnie, tak się nie ten. Bo jest głupi. Jest głupi. To wymyślił, robił po 3, teraz tutaj zrobił 4, bo tak mu się chciało, no spoko. No tak. Tak wyszło. Ja. Dobra, dziki skok, pięknie. Dobra, jedziemy dalej. Mega duża satysfakcja. Dobra. Dawaj, no co jest? Te auto mi zaczyna wibrować dziwnie. Co? Dziwnie mi zaczyna to auto wibrować. W niektórych momentach i kamera mi się robi tak dziwnie. A włączyłaś tryb samolotowy? Co? Tak. Włączałaś? Tak. Dobra. Miałaś kawał czekać 15 minut? Tak. Dawaj. Tu się kończą moje kompetencje. Okej. Ja nie pomogę. To wy mówicie, lajtowy skill test. Nie chce mi się, nie mam weny. Co to ma być? Idę płakać. Szloch. Dobra, o. Jestem kawałek dalej. Jestem szczęśliwy, tylko żebym teraz się nie zwalił. Nie w tym samym miejscu drugi raz, proszę. Dobra. Okej. Dobra, jadę dalej. Jakby co, mam punkt 14 w tym momencie. Ile jest punktu? 18. Znaczy teraz 15 z 18, no. Będę mieć 8. No jedno koło mi spadnie, spada całe auto. Pozdrawiam bardzo serdecznie twórcę tego auta. Jesteś dziwny. No bo to trzeba przeskoczyć, aha. Fajnie. Nawet nie chcę wiedzieć, do czego było potrzebne takie auto. Nie no, fajne auto, przydaje się. Wow, na ostatnim przed punktem. Dobrze ci tak. Znaczy co? Co? A zaraz tam przyjdę i normalnie sprzedam ci kopniaczkę. Chcę to zobaczyć. No to później, bo najpierw muszę dojechać. No nie, no i teraz spadnę na drugim. Na pierwszym prawie. Kurczę. Dobra, spokojnie. Full skupienie, nic nie mówię. Myślę, więc jestem. No i spadłem. Ej, no bez jaj. Za każdym razem, za pierwszym razem prawie to przyszedłem. A za drugim i trzecim coraz gorzej. No, kurde, głupiej żabo, no. Informacja, dobra, no nie, no to jest teraz. O. Co za żaba? Dobra. Co za żaba? Lądowałem na różowym, ale tyłem do przodu. No. Dobra, teraz utknąłem na punkcie numer 15. To ci powiem, na którym ja jestem. No. 5. Fajnie. Brzmi super. Wiadomo. Dawaj, żaba! Nie chcę mi się drugi. Stój! No bez jaj! Znowu na ostatnim się skułem. Come on! Już tu dociągnę do końca, no nie ma szans. Ale kapcia, ale to gdzieś to mam. No właśnie, tutaj nie da się spalić kapcia, żeby pojechać tak ładnie. Jak to się nie da, jak się da? Przeszedłem! Woohoo! Nice! Bardzo dobrze, ładnie. Ren. Tylko życzę powodzenia w następnym, bo miałam bardzo duże problemy z tym. A po pewnie przejdziesz. Minutach przeszedłem. Pewnie przejdziesz to za pierwszym razem. Może tak, może nie. Może kolejne 12 minut. No bez jej tu pcia! No nie! Ja i teraz jak mam stąd wyjechać? No chyba was pogwizdało. Też nie. No faktycznie na ostatnim się skłoni. No, jeszcze tak nie wiem. Dobra. Fajnie było, nie? No. Ja już jestem bez emocji.
Wytłumiłem wszystkie emocje na tydzień. Możliwości wysiadania. Dobra. Dlaczego ktoś, kto tworzył tą mapę, nie pomyślał, żeby można było zrobić możliwość wysiadania? No bo to jest skill test, nie ma wysiadania, oszukiwania. To nie jest oszukiwanie, no. Tylko pomoc. Przemoc. Ja to jest lightowe teraz. No, tak jak już tu spadnę, to chyba muszę to od nowa robić, rozumiem. Ja teraz tutaj muszę doskoczyć jakoś, czekaj, tutaj chyba ten zrobię, tak? Oho. O. No raczej nie inaczej, panie kolego. Dobra, jakoś się udało. Ciągnij do przodu dalej. Odpalam wzrok super 3D. Dobra. Tutaj dalej. Brawa, ciągnij dalej. Dobra, i teraz widzę, że mam. O, czekaj. Ja! Bo tu trzeba tak zrobić, no ja. Okej, okay, co tu po drzewach przejechać mam? Ej, no ja jadę po koronach drzew. I tu jest meta. O, fajnie. Elegancko. Dobra. No to teraz muszę wam pomóc. Poprzeszkadzać. Fajse. Znowu tu spadłem. Nie tędy, no co ty nie powiesz? Co ty nie powiesz, komputerowa gro? Ren, tutaj jakbyś możesz spróbować od lewej strony, po zewnętrznej stronie tego pierścienia. Takim miarę rozpędem przejechać po prostu przez to. Próbowałem po prawej. Znaczy to działało, aczkolwiek. Ryszalka daleko jest. Kawałek. Możesz kończyć. Mi się nie przyda. Ja nie umiem tego. Już robię to totalnie bez patrzenia. Mam 10 na 18, więc nie ma szans, żebym od razu pojechała do mety. Nie masz nawet co na to liczyć. Ej, no dobra. To postaram się wykonać. Jest git. Jest dobrze. Na spokojnie sobie tu przejechałem akurat, wiesz? Dopiero pod koniec właśnie dałem maksimum mocy. Dobra, panie! I udało się. Panie! Tak? Ja tu jadę, pan się uspokój. Idzie. O, tu jest fajnie, tu jest bardzo przyjemna podróż pod tym teraz. Tak, zgadzam się. Świetnie się tam jechało. Ten czerwony jest podejrzany. Jakby co, tu nie jest kwestia prędkości. A czego? Po prostu normalnie jedziesz powoli, normalnie średnią prędkość bierzesz i normalnie po prostu jedziesz. Tak musisz wycelować tam, żeby wjechać na środek. No i nie tędy. Nie no tędy, tylko nie w dół, nie? Dobra. No tu już skok jeszcze, super. Weźmy linijkę, wymierzmy. O, w ten sposób właśnie. No tylko tam jest skok, nie? No wiem, zauważyłeś. Kurczę, na początku jechałem powoli, nie pykło. Od razu ci powiem, Ren, ja się tam wycofałem do tyłu. No, trzeba wymierzyć sobie. Wymierzyłem i z rozpędu przejechałem. No co, Paweł! To Ren, proszę. Ale na Pawła musi być. Po prostu zrobiłem słaby skok, musiałem sobie popierdzić buzią. Prawdopodobnie buzią. No, to nie jest kwestia prędkości. Bez prędkości to tego nie przeskoczę. Okej,
to zrobić mniej więcej równo, to muszę się równo z tą linią ustawić. Mhm. Myślę, że teraz jest równo. Teraz. Kwestia zaufania. Paczka! A spróbuj, wiesz co zrobić? Byłem równo z tą linią. Całkiem do tyłu wyjedź, całkiem do tyłu wyjedź. Bo nawet jak, że tak powiem, zjedziesz z tego, to już miał już rozpęd. I się może tam wsuniesz do samego tego, wiesz? Próbuj wycelować, ale pomogą te linie chyba, te kwadraciki po środku. Przed mierzyłem przedtem do nich i moim zdaniem było jakoś równo, teraz chyba nie jest. Bo patrzeć w ten sposób. Wydaje się, że mniej więcej stoję równo. Ciężko mi ocenić, także. Niech to już było na mnie. No i czemu mnie ściągnęło? Zostań. I co dalej? Spoko, i teraz powinieneś, jeżeli dobrze to wykonasz, to jeszcze się złapiesz. Bo jego koła szybko się w ten, także jak jedno koło ci wyciągnie, to nie ma problemu, patrz, o. No. Jakaś walka to jest. No ale to jest, spoko, to żadne, patrz. Uch, 14. Szarpane. Nie tam, nie w dziurę, nie w dziurę. Jakie dobrze. Wyszarpane, wyżebrane. No, wyszarpane, ale udało się. Muszę się tak... Wszystko się nagrało, wszystko widać. Ale banalne. Yeah. Jestem na 14. O, wiesz, jaka jest przede mną. Idź pan! Hello! It's me! I'm back! Au. Okej. Cały czas robię to samo. Dokładnie. Ja cały ten potrafię przyjechać, ale ten do tego czerwonego mnie cały czas zrzuca. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Jaszłaka Paweł ma wjeżdżać? Tak, Paweł ma wjeżdżać. Nie, ja chcę uniknąć pewnej sytuacji. Chcę uniknąć pewnej sytuacji z przeszłości, to wjeżdżam. Dawaj, wjeżdżaj. No, żeby na ciebie nie krzyczała. Dobra. A teraz zobaczysz, że mi się uda przejechać. Zobaczysz. Dobra, zerknijmy Jaszłaka. Gdzie jest Jaszłaka? Ja po prostu nie wiem dlaczego, ale ja cały tutaj zostanę na zielony, na różowy, ale z czerwonego to cały czas mnie zrzuca, nie wiem. Ren, 41 minut ci to zajęło, wiesz o tym? Ja wiem. Nie mówiłem głośno. To nie jest, no. Ja nawet mówisz to. I weź człowieku, pójść na pierwszym skill test, jak pół dnia spędzasz na skill testach, nie? Ale no. Tak było, szybko na no i co? Dobra, moi drodzy. Popłakaliśmy się, kto się popłakał, tym sobie skończymy ten odcinek, dajcie znać, że chcecie więcej, trzymajcie się, pa. Nie chcecie, pa, do następnego!